Dzień dobry. Nazywam się Tomasz Gołański i jestem właścicielem Budotą Pompy Ciepła pro partnera Panasonic Aquarea. Na wstępie chciałbym bardzo Państwu podziękować za zakup pompy ciepła w naszej firmie oraz przedstawić instrukcję obsługi naszej pompy ciepła. Dzisiaj chcielibyśmy Państwu przedstawić działanie pompy ciepła Panasonic Aquarea wersji Speed, która składa się z jednostki zewnętrznej pompy ciepła, jednostki wewnętrznej pompy ciepła, która ma w sobie sterownik oraz manometr, grup bezpieczeństwa wyposażonych w naczynia przeponowe, tutaj dokładnie centralnego ogrzewania, naczynie przeponowe do ciepłej wody użytkowej oraz zaworów bezpieczeństwa od powietrzników i manometrów. Zasobnika ciepłej wody użytkowej, zasobnik firmy Joule ze stali nierdzewnej z 12-letnią gwarancją. Bufora ciepła Panasonic Aquarea Tank, zaworu przełączającego między instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Naszą prezentacyjną kotłownię mamy wyposażoną w grupy pompowe. Jedna grupa mieszająca ogrzewania podłogowego, druga grupa bezpośrednia do ogrzewania instalacji grzejnikowej i klima konwektora. Wyposażyliśmy naszą kotłownię również kawałek ogrzewania podłogowego. Rozdzielacz ogrzewania podłogowego, rotametry, siłowniki do automatyki firmy Tech. Zdajemy sobie sprawę, że największym problemem w użytkowaniu pompy ciepła może być przyswojenie sobie jej sterownika. Dlatego chcielibyśmy w prosty sposób przekazać jego działanie. Zaczynamy. Sterownik składa się z przycisków góra-dół. Mamy 4 przyciski. Lewo, prawo, góra, dół. Przycisku włączenia pompy ciepła i wyłączenia. Przycisku szybkiego menu. Przycisku wyjścia z danej opcji oraz wejścia w menu główne. Włączamy pompę ciepła przyciskiem włącz-wyłącz. Pojawia nam się automatycznie menu główne pompy ciepła. Od lewej strony widzimy, w jakim trybie w danej chwili pracuje nam pompa ciepła i możemy sobie zmieniać między różnymi trybami. Tryb chłodzenia, tryb automatycznej zmiany trybu między ogrzewaniem i chłodzeniem, tryb ciepłej wody użytkowej oraz tryb automatycznej zmiany temperatur między ogrzewaniem a chłodzeniem, tryb samego ogrzewania, tryb ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, tryb samej ciepłej wody użytkowej, tryb chłodzenia i ciepłej wody użytkowej oraz samego chłodzenia. Po prawej stronie wyświetlacza widzimy temperaturę ciepłej wody użytkowej w zasobniku oraz temperaturę zewnętrzną. Środkowy kwadrat przedstawię troszeczkę później po menu instalatora. W menu pompy ciepła oprócz menu głównego mamy również menu szybkie, w którym możemy wymusić sobie pracę ciepłej wody użytkowej, pracę z dodatkowym doładowaniem, gdzie pompa osiąga większe parametry, pracę cichą, pracę przy włączonej tylko i wyłącznie grzałce. Wykorzystuje się to menu w czasie awarii pompy ciepła, a tak naprawdę awarii spowodowanej ze sprężarką. Możemy sobie zablokować nasz sterownik, żeby żadne niepowołane osoby nie wchodziły nam w jego nastawienie. Możemy sobie zresetować ewentualny błąd pompy ciepła. Możemy sobie wymusić odszranianie jednostki zewnętrznej i wejść w harmonogram tygodniowy. Chciałbym się tutaj skupić nad odszranianiem jednostki zewnętrznej.
tym trybie możemy sobie wymusić jego włączenie. Tutaj w biurze nie mamy warunków, żeby ta jednostka się zaszroniła, ale chciałbym Państwu pokazać, jak wtedy będzie wyglądało menu. Jeśli w czasie normalnej pracy pompy ciepła, w czasie zimy, zaobserwują Państwo szron na swojej jednostce zewnętrznej, to oznacza, że pompa pracuje i to jest normalne działanie pompy ciepła, że ten szron się pojawia. Pompa od czasu do czasu włączy tak zwany program defrostu, czyli odszczelniania jednostki zewnętrznej. Wtedy tutaj pod tą szczeleczką pojawi się ikonka śniegu z kropelką. Broń Boże, wtedy proszę nie wyłączać swojej pompy ciepła, gdyż pompa musi dokończyć ten proces defrostu. Na wstępie chciałbym Państwu pokazać menu instalatora pompy ciepła. Wchodzimy w menu główne. Następnie strzałką w dół przechodzimy do ustawień instalatora. Zatwierdzamy środkowym przyciskiem i pojawia nam się uwaga, autoryzowana strefa instalatora. Złe ustawienia mogą spowodować błędne działania w systemie. Jeśli jesteśmy pewni, co robimy, wejdźmy. Jeśli nie jesteśmy pewni, bardzo prosimy o telefon do nas. Na pewno wszystko wyjaśnimy. W menu instalatora widzimy trzy podmenu. Ustawienie systemu, ustawienie działania i ustawienie serwisowe. Praktycznie pierwsze menu, ustawienie systemu i trzecie, ustawienie serwisowe, bardzo byśmy prosili w nie nawet nie wchodzić, gdyż można tutaj naprawdę zrobić błędne ustawienia i spowodować awarię pompy ciepła. Skupmy się może nad ustawieniem działania, z czego Państwo będą częściej korzystać. W ustawieniach działania możemy sobie wybrać grzanie, chłodzenie, temperaturę auto i zbiornik. Jeśli wejdziemy w opcję grzania, pojawi nam się temperatura wody włączenia grzania. Wchodzimy, pojawia nam się krzywa kompensacji oraz prosta. Te dwie opcje mówią nam o temperaturze wody grzewczej, jaka będzie wychodziła przy danej temperaturze zewnętrznej z pompy ciepła. Menu krzywa kompensacji. W menu krzywa kompensacji widzimy cztery punkty krzywej grzewczej. Na osi pionowej widzimy temperaturę zasilania pompy ciepła. Na osi poziomej widzimy temperaturę zewnętrzną. W zależności od temperatury zewnętrznej pompa dobiera żądaną temperaturę wody grzewczej. I w zależności, jeśli tutaj widzimy, że mamy temperaturę zewnętrzną minus 13 stopni, to w tej chwili pompa będzie produkowała wodę o temperaturze 38 stopni. Przy temperaturze plus 15 pompa będzie produkowała temperaturę wody grzewczej 28 stopni. Wszystkie te temperatury możemy sobie w prosty sposób definiować, przechodzić między punktami krzywej grzewczej, zmieniać ich wartości. Należy na koniec tylko zapamiętać. Możemy też pompę ciepła ustawić nie według krzywej kompensacji, a według prostej. Jeśli mamy pompę nastawioną według prostej, po prostu wskazujemy jej tylko i wyłącznie temperaturę wody zasilającej, do jakiej ma grzać nam pompa ciepła. Następnym menu jest temperatura zewnętrzna włączenia grzania, w której widzimy wartość, w jakiej pompa ciepła przestanie nam grzać nasz budynek i przełączy się na samą ciepłą wodę użytkową. Czyli jeśli tutaj nastawiliśmy teraz temperaturę 16 stopni, to pompa będzie produkowała ciepłą wodę użytkową oraz ogrzewała nasz budynek poniżej tej wartości, a powyżej tej wartości tylko i wyłącznie grzała ciepłą wodę użytkową. Następnie ustawiamy sobie deltę T na ogrzewaniu podłogowym, ogrzewaniu grzejnikowym. Przy ogrzewaniu podłogowym proponujemy nastawę 5 stopni, przy ogrzewaniu grzejnikowym około 7-8 stopni.
Następnie widzimy temperaturę zewnętrznej dla włączenia grzałki. Możemy też sobie zdefiniować, przy jakiej temperaturze zezwalamy na włączenie grzałki wspomagającej. Przeważnie przez nas ustawiona wartość to jest minus 15 stopni. Następnie mamy menu chłodzenia, gdzie znowu mamy krzywą kompensacji i podobnie jak przy ogrzewaniu mamy te same wartości, jak również prostą. Możemy ustawić sobie delta T na chłodzeniu i również tutaj proponujemy, żeby to była wartość 5 stopni. Wtedy mamy temperaturę auto, w której ustawiamy sobie automatyczne temperatury przełączenia między grzaniem a chłodzeniem. Wygląda to w ten sposób, że możemy sobie ustawić, przy jakiej temperaturze pompa ciepła ma nam wejść w tryb chłodzenia i przy jakiej temperaturze ma nam wejść w tryb ogrzewania. Następnie możemy ustawić sobie, jak działa nam zasobnik ciepłej wody użytkowej. Możemy ustawić maksymalny czas działania ogrzewania podłogowego. Sprawdzone nastawy u nas w firmie to jest 30 minut dla ogrzewania podłogowego i godzina 30 dla ciepłej wody użytkowej. Temperatura ponownego wygrzania zbiornika. Może to menu przedstawię na podstawie przykładu. Zobaczmy sobie, jeśli mamy nastawioną temperaturę naszego zasobnika na 50 stopni, to wartość, którą tutaj ustawiamy, będzie wartością, przy jakiej włączy nam się ponownie zasobnik. Czyli jeśli mamy, tak jak powiedziałem, 50 stopni nastawione, nastawiamy wartość minus 5, czyli pompa ciepła włączy wygrzewanie naszego zasobnika ciepłej wody użytkowej przy temperaturze 45 stopni. Dezynfekcja termiczna zasobnika ciepłej wody użytkowej. W tym punkcie możemy sobie ustalić, kiedy dezynfekcja termiczna ma nastąpić, czyli dzień i godzinę, z jaką temperaturą i przez jaki czas. Należy pamiętać, że dezynfekcję termiczną należy aktywować w ustawieniach funkcji jako menu włączone. Pompa ciepła zawsze nam podpowiada, w którą stronę możemy się poruszać. A więc tutaj widzimy możliwość poruszania się w górę i w dół oraz poruszania się w prawo. Jeśli nastawimy sobie tryb ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, będziemy mogli zmienić temperaturę krzywej grzewczej, jakby przesunąć ją o 5 stopni do góry i do 5 stopni w dół. Zaobserwowaliśmy teraz przełączenie się trybu z ogrzewania na ciepłą wodę użytkową. Zaobserwujcie Państwo, że jest tutaj strzałeczka, która pokazuje nam, w jakim trybie w danym czasie pracuje pompa ciepła. Jeśli zmienimy sobie położenie menu na prawo, możemy ustawić temperaturę ciepłej wody użytkowej. W menu głównym możemy albo zmieniać sobie podbicie albo obniżenie krzywej grzewczej, albo po zmianie trybu pracy naszego sterownika na przykład termostat pokojowy, możemy w tym miejscu nastawiać temperaturę w pomieszczeniu, gdzie jest na przykład ten termostat. Robimy to w ten sposób, że musimy wyłączyć pompę ciepła, ponownie wejść w menu, przejść do ustawień instalatora, wejść w tryb ustawienia systemu, w tryb strefa i czujnik i zmienić na termostat pokojowy. Pompa ciepła nam się zapyta, czy to jest termostat pokojowy wewnętrzny czy zewnętrzny. Wewnętrzny jest w rozumieniu, że jakbyśmy ten sterownik przenieśli na przykład do naszego salonu
jego wykorzystanie jako termostat. Możemy też dopuścić zewnętrzne i wtedy ten sterownik zostaje na pompie ciepła, a jakiegoś innego producenta mieszamy sobie w salonie i on nam obsługuje pracę pompy ciepła. W tym przypadku wybieramy sobie sterownik wewnętrzny, wracamy, uruchamiamy pompę ciepła i teraz nie widzimy już podbicia albo obniżenia krzywej grzewczej, tylko widzimy ustawienie realnej temperatury w pomieszczeniu. Aby wejść do menu głównego pompy ciepła, przyciskamy przycisk wejścia w menu, który znajduje się w prawym górnym rogu. Mamy tutaj wiele ustawień, które postaram się Państwu przybliżyć. W pierwszej opcji mamy ustawienie funkcji, gdzie widzimy wszystkie harmonogramy, w tym harmonogram tygodniowy, harmonogram wakacyjny, harmonogram pracy cichej, włączenie, wyłączenie grzałki pokojowej, włączenie grzałki zasobnika ciepłej wody użytkowej, dezynfekcję termiczną ciepłej wody użytkowej. Może przedstawię po kolei wszystkie harmonogramy. W pompie ciepła możemy w bardzo łatwy sposób ustawić harmonogram tygodniowy pracy pompy ciepła. Zaczynamy. Mamy ustawienie harmonogramu. Widzimy po wejściu, że możemy sobie ustawić każdy jeden dzień osobno. Od niedzieli do soboty. Ustawmy niedzielę. W każdym jednym dniu możemy ustawić sobie 6 niezależnych programów. Ustawiamy pierwszy. Należy pamiętać, aby przy ustawianiu działać od godziny 00 do godziny 00. Ustawiając pierwszy program na godzinę 00, pompa pyta nas się, czy ma być włączona, czy wyłączona. Włączmy urządzenie. Następnie pompa pyta nam się, w jakim trybie ma pracować w tym czasie. Tutaj widzimy tryb samego ogrzewania. Możemy sobie dopuścić tryb ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Zatwierdzamy. Możemy podnieść sobie temperaturę krzywej grzewczej, jak również zmienić temperaturę ciepłej wody użytkowej. Możemy to ustawiać dowolnie. Następny program edytujemy i chcielibyśmy o godzinie, powiedzmy 12, wyłączyć urządzenia, a więc dostawiamy jako wyłączone. Trzeci program możemy ustawić jako włączoną od godziny, powiedzmy 16, w trybie samego ogrzewania, obniżonego ogrzewania. Już pompa zapamiętała nam 3 programy. Jeśli chcemy ten program sobie powielić między innymi dniami w tygodniu, wychodzimy z opcji i wchodzimy w opcję kopiuj harmonogram. I teraz pompa nas się pyta, który harmonogram chcemy skopiować. Jeśli chcemy skopiować niedzielę, na przykład na poniedziałek, na wtorek, środę zostawimy inną, kopiujemy harmonogram i już widzimy, że mamy te same nastawy z niedzieli na poniedziałek, na wtorek. W pompie ciepła możemy również ustawić harmonogram wakacyjny. Wygląda on w ten sposób, że ustawiamy czas wyjazdu na wakacje. Powiedzmy tutaj mamy 24 lutego. Czas powrotu z wakacji. Ustawmy sobie 28 lutego. Następnie przesunięcie temperatury krzywej grzewczej. Powiedzmy minus 15 stopni. Przesunięcie temperatury ciepłej wody użytkowej. Też powiedzmy minus 15 stopni. I pompa ciepła po włączeniu tego harmonogramu
wróci do normalnej pracy swojej 24 godziny przed naszym powrotem z urlopu. Harmonogram pracy cichej. Jeśli zdarzy się, że sąsiadowi przeszkadza hałas pompy ciepła, możemy sobie ustawić, przy jakiej godzinie pompa ma się uruchomić w trybie pracy cichej na pierwszym, drugim, trzecim stopniu. Możemy sobie ustawić takich harmonogramów aż 6 w ciągu dnia. Następnie w menu mamy aktywację grzałki pokojowej oraz aktywację grzałki zbiornika. Następnie mamy aktywację dezynfekcji termicznej zasobnika ciepłej wody użytkowej. Następnym menu jest menu sprawdzenia systemu, w którym po pobraniu danych możemy zaobserwować monitoring poboru energii i tutaj w danej chwili ile pompa pobiera energii elektrycznej, ile produkuje energii cieplnej oraz jaki ma współczynnik COP. Możemy sobie wejść i zobaczyć, jaki był pobór energii elektrycznej na przykład w jeden dzień, w jeden tydzień i w skali roku. Takie dane mamy dla poboru energii, dla produkcji energii i dla współczynnika COP. Następnie możemy sobie zobaczyć, jakie mamy w danej chwili temperaturę wody na powrocie, na zasilaniu i w naszym zbiorniku ciepłej wody użytkowej. Czy wyskoczyły nam kiedykolwiek jakiekolwiek błędy w instalacji? Tutaj widzimy 2, H31 oraz H67. Z jaką częstotliwością pracuje nam sprężarka w naszej pompie ciepła? Akurat widzimy 48 Hz, ilość włączeń 14, całkowity czas działania 1 godzina. Możemy sobie zobaczyć, czy pracowała nam grzałka na ogrzewaniu i grzałka na ciepłej wodzie użytkowej. Menu ustawienia indywidualne. W menu ustawienia indywidualne możemy sobie zmienić dźwięk dotyku. Możemy go wyłączyć lub włączyć. Możemy sobie ustawić kontrast ekranu, podświetlenie, ile sekund, minut ma nam się podświetlać, nas wyświetlać. Intensywność podświetlenia, format godziny, albo 24-godzinny, albo 12-godzinny. Możemy ustawić datę i godzinę. Możemy ustawić sobie język. Możemy ustawić sobie również hasło odblokowania. W menu głównym, a tak naprawdę w jego głównej części, widzimy różnego rodzaju opcje, które włączyliśmy przy pompie ciepła. Jeśli przed chwileczką włączyliśmy termostat pokojowy, automatycznie widzimy tutaj ikonkę termostatu pokojowego. Jeśli na przykład włączymy grzałkę pokojową, automatycznie będziemy widzieć ikonkę grzałki pokojowej i tak dalej, i tak dalej. Tych ikonek jest naprawdę bardzo dużo. Wszystkie są opisane w instrukcji obsługi.
jeśli naszą pompę ciepła będziemy musieli wyposażyć na przykład w dwie grupy ogrzewania podłogowego z mieszaczem, jeśli mamy basen, jeśli mamy instalację solarną, możemy wtedy pompę ciepła doposażyć w płytę opcjonalną CZNS4P. Jeśli po instalacji takiej płyty musimy ją aktywować i nastawić, co chcemy zrobić. Jeśli w naszym systemie mamy dwie grupy pompowe, możemy ustawić dwie niezależne strefy. I pompa nas się zapyta, czy chcemy układ jednostrefowy, czy układ dwustrefowy. Ustawmy układ dwustrefowy. Następnie pompa nas się zapyta, jak ma pracować dla strefy pierwszej. Ustawmy tutaj jako na przykład termostat pokojowy, wewnętrzny. I czy ma pracować na pokój, czy na basen. Ustawmy sobie pokój. Nie mamy wyposażonego czujnika basenowego, a więc pompa wyrzuci nam od razu błąd braku tego czujnika. Następnie ustawiamy sobie strefę drugą i powiedzmy tutaj, ustawmy sobie jako temperaturę wody. Po włączeniu widzimy, że mamy dwie strefy. Możemy sobie w nie wejść i nastawić, żeby dwie strefy były aktywne. Teraz, jakby Państwo zaobserwowali, na strefie pierwszej mamy nastawioną pracę według termostatu, a strefie drugiej pracę według krzywej grzewczej. Na strefie pierwszej możemy sobie podwyższyć temperaturę pokojową, powiedzmy do 25 stopni. A na strefie drugiej obniżyć temperaturę krzywej grzewczej, powiedzmy o minus 5 stopni. Jeśli na pompie ciepła pojawi się jakikolwiek błąd, awaria, od razu zostaniemy o tym poinformowani na menu głównym ekranu. Możemy tutaj przeczytać, jaki to jest błąd, czego on dotyczy i możemy go zresetować. Jeśli kiedykolwiek wyskoczy jakikolwiek błąd, bardzo prosimy o telefon do nas i zresetowanie błędu. Również zachęcamy do zapoznania się z lekturą instrukcji obsługi pompy ciepła, w której opisane jest całe menu, jak również wszystkie kody błędów, które mogą wystąpić w naszym urządzeniu. Do głównych czynności serwisowych po stronie użytkownika należy dbanie o ciśnienie w układzie ogrzewania oraz czyszczenie filtra. Chciałbym tutaj pokazać, jak prosty sposób czyści się filtr w jednostce wewnętrznej pompy ciepła Panasonic. Należy tylko odkręcić dwie śrubki obudowy. Ściągnąć obudowę, pociągając do siebie i podnosząc obudowę do góry. Po ściągnięciu obudowy pompy ciepła widzimy moduł filtra wody, który jest wyposażony w dwa zapory zamykające. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć pompę, aby nie pracowała nam ani pompa ciepła, ani pompa obiegowa. Następnie wypinamy zawleczkę filtra. I wyciągamy nasz filterek. Jest on troszeczkę zanieczyszczony. Po wyczyszczeniu naszego filtra siatkowego
umieszczamy go z powrotem do kieszeni. Umieszczamy w filtrze. I nasz filtr został już wyczyszczony. Następnie musimy odkręcić dwa zawory, które wcześniej zakręciliśmy. I uruchomić proces odpowietrzenia pompy obiegowej. Aby uruchomić to menu, należy wejść w menu instalatora, ustawienia serwisowe, maksymalna prędkość pompy obiegowej, przejść strzałeczką w prawo, następnie dwa razy strzałeczką w dół i włączymy automatycznie menu odpowietrzenia naszej pompy obiegowej. To menu powinno potrwać około 10 minut. Jeśli zauważą Państwo, że manometr ogrzewania wskaże nam wartość poniżej 1 bara, należy dopełnić wodę do instalacji. Normalnie powinno być około 1,5 bara. Aby dopełnić wodę do instalacji, należy odkręcić dwa zawory od zimnej wody oraz powrotu ogrzewania. Automatycznie uruchomimy przejście między zimną wodą a instalacją ogrzewania. Dopuścimy wodę do układu. Pracą pompy ciepła możemy sterować przez moduł internetowy Aquara Smart Cloud, przez który możemy się łączyć zarówno telefonem komórkowym, tabletem, jak i komputerem. Do każdej naszej pompy ciepła dokładamy moduł internetowy Aquara Smart Cloud w gratisie. Moduł internetowy pozwala nam na pełną kontrolę pracy pompy ciepła, czyli możemy sobie pompę uruchomić w trybie ogrzewania, w trybie ciepłej wody użytkowej. Możemy sobie sprawdzić wszystkie statystyki, jak pompa nam pracowała w danym okresie, dla ogrzewania, dla chłodzenia, dla ciepłej wody użytkowej. Przeliczyć sobie, jaki jest koszt użytkowania pompy ciepła w złotówkach, jak również w kilowatogodzinach. Możemy ustawić sobie harmonogram tygodniowy, pracę eko, pracę komfortową. Chciałbym Państwu pokazać jeden jeszcze moduł, którego Państwo normalnie nie będą widzieć, ponieważ jest to moduł Aquara Service Cloud. Po udostępnieniu nam danych pompy ciepła, tak naprawdę danych modułu internetowego i przesłania pełnej zgody na połączenie się z Państwa modułem, mamy możliwość połączenia się z Państwa pompą ciepła przez właśnie ten moduł, w którym widzimy Państwa wszystkie dane, wszystkie statystyki. Możemy sobie sprawdzić, jak pracuje Państwa pompa ciepła, czyli możemy zobaczyć wszystkie czujniki, wszystkie prądy, częstotliwości itd., itd., co pokaże nam, czy pompa działa w sposób prawidłowy, czy nieprawidłowy. Możemy sobie zapisać te dane przez na przykład tydzień, zrobić tak zwany backup pracy pompy ciepła. Możemy ją skonfigurować, czyli włączyć jej działanie, przejść do różnego rodzaju stref i tak dalej, i tak dalej. Możemy zresetować błąd. Możemy ustawić sobie krzywą grzewczą, sprawdzić status serwisu, jak w danej chwili pracuje pompa obiegowa, czy jest wszystko ogólnie w porządku z pompą ciepła.
możemy również rozpocząć serwis. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i za poświęcony czas. Mam nadzieję, że nagrany przez nas filmik ułatwi Państwu użytkowanie pompy ciepła. Jednak chciałbym zaznaczyć, że jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy z pompą ciepła, służymy naszą pomocą. Proszę dzwonić na numer 501 231 434. Dziękuję bardzo.